Dawno nie recenzowałem dla Was żadnych LEDów, więc dzisiaj wracam z Vocolinkiem. Vocolink LS3, czyli najnowsze LEDy od Vocolinka, zgodne z HomeKit, ale nie tylko. Zapraszam na recenzję. W dzisiejszej recenzji mam dla Was szpulę 5 metrów LEDów Vocolink LS3. Multicolor oznacza to mniej więcej tyle, że to są LEDy RGB, nie RGBW, więc nie mamy dedykowanej diody na światło białe. 5 metrów, które możemy mimo wszystko rozszerzać do dłuższych zabaw, bo tutaj mamy po prostu jakby przedłużenie, które możemy wpiąć do kolejnego paska i w ten sposób na przykład mieć 10, 15, 20 metrów. Cały sufit możemy sobie nimi obrobić. LEDy, tak jak widzicie, od dołu mają taśmę 3M, dzięki której możemy je przykleić w dane miejsce. Pamiętajcie zawsze, żeby sprawdzić, gdzie można przyklejać LEDy. Najlepiej w szyny do tego dedykowane. Wtedy będziecie mieli pewność, że one się nie nagrzeją, nic się z nimi nie stanie, nie odkleją się i tak dalej. LEDy widzę, że są bardzo fajnie zabezpieczone. Wszystko jest zalaminowane, nic mi się tutaj nie grzeje, mimo że już działają od chwili, więc jakość wykonania Vocolinka jest naprawdę wysoka. Plus możemy je ciąć. Mamy dedykowane miejsce, gdzie mamy ikonkę nawet nożyczek. Dzięki temu wiemy, że w tym miejscu możemy pociąć LEDy. No jeżeli nie chcecie mieć 5 metrów, tylko potrzebujecie na przykład tylko 3, to nie ma problemu, żeby sobie coś takiego zrobić. Z kwestii czysto technicznych, LEDy dają nam 16 milionów kolorów. Jako mężczyzna widzę 8, więc pozostaje 15 999 992 kolory, których nie widzę. Ale jeżeli ktoś widzi 16 milionów kolorów, to te LEDy mogą mu to dać. LEDy działają wyłącznie po Wi-Fi 2,4 GHz, ale bardzo mało sprzętu smart home działa jeszcze po 5, a ich maksymalna jasność to jest 100 lumenów. Jeszcze ważna rzecz dotycząca tych LEDów, tak jak widzicie, one są zabezpieczone silikonem, dzięki czemu możecie ich używać również w wilgotnych pomieszczeniach, więc możemy na przykład ładnie oświetlić sobie łazienkę. Aplikacja do sterowania LEDami jest Vocolink, czyli aplikacja producenta, i Vocolink podszedł do tego naprawdę fajnie, kompleksowo. Mamy bardzo dużo funkcji, którymi możemy się pobawić, i te LEDy dają nam naprawdę sporo. Pierwszy ekran, który widzimy, to jest overview. Tutaj możemy sobie posterować jasnością naszych LEDów, dać na przykład je na 100%. Na dole mamy różnego rodzaju kolory, więc możemy sobie zmieniać w takich podstawowych. Albo klikamy sobie edit i tam mamy pełne RGB, gdzie możemy sobie wybrać nasz ulubiony kolor. Poza tym mamy whites, gdzie mamy możliwość dobrania barwy światła białego, czy jest ciepłe, czy jest zimne. Gdy sobie cofniemy, mamy countdown timer, czyli to jest typowe odliczanie, kiedy LEDy mają się włączyć, wyłączyć. I tutaj aktualnie one się wyłączą po 5 godzinach i 1 minucie. Ale to, co jest naprawdę fajne, to są rzeczy dalej. Zaczynamy od efektów, czyli LEDy mogą nam służyć jako takie faktycznie inteligentne oświetlenie. Nie tylko włącz, wyłącz. Możemy mieć flow. Więc ja teraz będę pokazywał również troszeczkę wyżej, żebyście postarali się zobaczyć, jak to wygląda. Więc mamy takie przechodzenie kolorów. Mamy blink, czyli one bardziej wtedy tak mrugają. Mamy brief, czyli coś bardziej lżejszego. Flicker, takie mruganie, oraz candle, czyli typowa świeczka. To są te takie podstawowe efekty, które możemy sobie ustawić. Dzięki temu te LEDy są znacznie inteligentniejsze. Gdy mamy colorful, to w tym momencie Vocolink chce mieć dostęp do mikrofonu, bo w zależności od tego, jaka muzyka nam zagra, no to LEDy będą reagowały. Dajmy na to, że chcę mieć music, opcję. On jest teraz podłączony do mikrofonu mojego telefonu, więc poproszę Alexę, żeby coś puściła. Alexa, play RMF FM. Alexa, stop. Więc jak mogliście zobaczyć, że w zależności od tego, jaki jest głos, bo cały czas nasłuchuję tutaj urządzenie na moim mikrofonie, no to LEDy na to reagują. Kolejna rzecz, Daylight. Daylight, czyli mamy tutaj opcję, że one się uczą naszego trybu działania
I w zależności od tego, jak go sobie ustawimy, kiedy jest wschód słońca, kiedy idziemy spać i tak dalej, no to one będą z odpowiednią, przeważnie barwą światła ciepłą, zimną reagować na to. Potem mamy schedules, czyli możemy sobie ustalić takie naprawdę już szczegółowe harmonogramy, w jakie dni, w jakich godzinach, z jaką jasnością, jaki efekt ma się odpalić, czy ma nas to obudzić, naprawdę szczegółowe rzeczy. No i settings, czyli takie podstawowe informacje. Więc możecie zobaczyć, że Vocalink podszedł do tego naprawdę fajnie, naprawdę konkretnie. Wszystko, co można pomyśleć, tutaj jest. To, co uwielbiam w tych LEDach, to jest integracja z HomeKit, wiadomka. Co jest bardzo dużą zaletą tych LEDów, jest to, że mamy tutaj adaptacyjne oświetlenie HomeKit. Czyli nie tylko w samej aplikacji, ale również w HomeKicie te LEDy będą się dopasowywały do naszego trybu działania, do naszej pory dnia i tak dalej. Więc to znaczy, że to jest to oświetlenie HomeKit nowszej generacji. Tak jak kamery, które mają HomeKit Secure Video, są fajniejsze, tak oświetlenie, które ma oświetlenie adaptacyjne, jest fajniejsze. A poza tym to, co możemy zrobić HomeKit, to możemy oczywiście włączyć i wyłączyć urządzenie, zmienić mu jasność, ustawić mu ulubione kolory, zmienić barwę światła, ustawić, w którym pokoju się znajduje, podłączyć do różnego rodzaju automatyzacji i sceny i zgrupować z innymi urządzeniami. Czyli podstawowe czynności, wszystkie, które bardzo dobrze znamy z HomeKit, jest ich zdecydowanie mniej niż w aplikacji producenta. W kwestii asystentów Vocalink wspiera całą wielką trójcę, czyli mamy tutaj Siri, mamy Google oraz mamy Alexa. Czas na podsumowanie tych LEDów. Jest fajnie, nie ma się do czego przyczepić. Może tylko to, że to są LEDy RGB, a nie RGBW, więc nie mamy dedykowanej diody dla światła białego. Gdyby ona była, może będzie w LS4, wtedy byłoby idealnie. A tak jest bardzo dobrze, adaptacyjne światło super, wszystkie te funkcje super, integracja z HomeKit super, adaptacyjne oświetlenie w HomeKit. Super możliwość zarówno rozszerzenia taśmy, jak i jej pocięcia też na plus, więc nie mam coś, z czym się do niej przyczepić. I cena to jest 239 zł, dostaniecie ją w sklepie producenta, linki znajdziecie pod filmem. Jeżeli szukacie fajnej taśmy z HomeKit i po prostu macie nie na oku Merosa, macie na oku Eve, no to Vocalink też warto dodać do tej listy zainteresowanych. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy film. Serdecznie zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji, no i do czytania SmartMe.